Witajcie, dzisiaj będzie o filtrze odwróconej osmozy do domowej produkcji wody RO. Na kanale jest już film, gdzie ja taki najprostszy filtr tuninguję, dodaję do niego drugą membranę, dodaję pompę i to działa bardzo dobrze. Wada jest taka, że nie każdy chce, nie każdy umie, no i umówmy się, to po prostu nie wygląda. Na kanale jest też film o takim wypasionym filtrze odwróconej osmozy, który bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie tą wodę produkuje i też bardzo ładnie kosztuje. Dlatego dzisiaj mam trzecią opcję od Invitala. Filtr odwróconej osmozy o nazwie Advanced, który wygląda i ma tą wodę też bardzo dobrze produkować. Nie wiem, sprawdzimy jaką tą wodę produkuje. Zrobimy sobie unboxing. Zapraszam serdecznie na film. Co na pudełku? Invital Advance, ja powiedziałem Advanced, a to Advance, produkcja, no czyli Invital zaawansowany, tak chce mi się wydawać z angielskiego. Tutaj mamy 1520 litrów na dzień, tutaj mamy wszystko po angielsku, ale z ważnych rzeczy jest filtr dejonizujący, co nam powinno dać 0 na TDS-ie, sprawdzimy. 4 filtry, produkcja na godzinę 62,5 litra. I maksymalna moc 48 W. I co my tu mamy? Zobaczcie, filtr sedymentacyjny, karbon, dwie membrany dwusetki i DI dejonizator, czyli będziemy produkować wodę RODI. Ok, piękny hardscape, nie? Na drugiej stronie pudełka mamy filtr sedymentacyjny, 11300 litrów lub 1 rok. Węgiel karbon 5600 litrów lub 1 rok, membrana 30 000 litrów na 2 lata i żywica na 2000 litrów 1 rok. Powiem Wam, że bardzo ładne opakowanie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź sobie na stronę. Z trzeciej strony pudełka mamy jeszcze wersję Advance Lab. Różni się tym, że produkcja wody jest 31,5 litra. Na godzinę i też jest przewodność 0. Dwie membrany setki są dodane. Czyli w tym zestawie powinny być membrany dwusetki. Elementy filtra rozpakowane. Już Wam mówię, co dostajemy w zestawie. Po pierwsze dostajemy 3 filtry. Filtr pierwszy, sedymentacyjny, filtr drugi, węglowy i filtr trzeci, DI. Ja myślę, że to żywica, a to jest jakiś taki proszek z uszczelką. To sobie odsuniemy i na te filtry mamy naklejki, żeby wiedzieć, co jest co. Spoko opcja. Dostajemy zestaw węży, wężyk czerwony odpad. Wężyk biały, zasilanie z wodociągów. Wężyk niebieski, czysta woda RODI. Dostajemy, słuchajcie, dwie membrany dwusetki. Wkręcamy je sobie do filtra, zaraz Wam pokażę gdzie. Dostajemy, żeby to zrobić, właśnie klucze do tych filtrów, klucze do membran, bo membrany dajemy tutaj dwie u góry. Dostajemy, słuchajcie, kilka możliwości podłączenia. Po pierwsze, jak zainstalować odpad, można go wpiąć w syfon pod zlewem. Zakładamy tą obejmę na rurę, przewiercamy się, mamy tą szczelkę i podłączamy się z odpadem. Dostajemy zawór kierunkowy, który zakładamy na wodę RODI. Dostajemy, słuchajcie, pływak. Super sprawa. To on jest tutaj regulowany. Można to sobie zainstalować na przykład w jakiejś beczce, przykręcić i tutaj to zasilać. Fajna sprawa, powiem Wam. O, i możemy się podpiąć. Dostajemy możliwość podpięcia do, jak ja to mówię, zawór prysznicowy, czyli podpięcie. Zawsze mi coś spadnie. Podpięcie pod prysznic albo po prostu baterię. I mamy też, możemy się wpiąć w instalację wodną. Tutaj mamy zawór i tutaj mamy wodę wodociągową. I słuchajcie, sam filtr. Ciężki,
Tu na dole wkręcamy nasze filtry, zaraz Wam powiem w jakiej kolejności. U góry daję membranę, tu widzę zasilanie, widzimy ciśnienie, widzę jest pompa, jest zawór do płukania tutaj. I tu od razu wychodzi odpad, czerwone. Tu widzę czterodrożny też zawór jest w środku, żeby nam się woda nie lała bez sensu w odpad. Widzę zawór jakiś wysokiego albo niskiego ciśnienia, zaraz to jest na wylocie, to będzie zawór niskiego ciśnienia. I teraz jak zainstalować te nasze filtry? Słuchajcie, tu się nic nie dzieje. Tu mamy in, czyli tu podpinamy wodę z wodociągów, więc pierwszym filtrem będzie filtr sedymentacyjny. Dajemy tutaj. Tu jest czysta woda, no to czystą wodę to ona jest po filtrze RODI. I jeszcze gdzieś po środku jest filtr węglowy. Dobra, składam to w całość. I zobaczymy, jak to dmucha. Trzeba nacisnąć, wtedy wychodzi wężyk i odkręcamy. Pamiętajcie, że nawet jak zalejecie już sobie filtr wodą, membrany nigdy nie mogą być suche, nie mogą być bez wody. Więc fajnie, że w zestawie mamy te takie zatyczki, więc jakbyście chcieli przenieść filtr, to po prostu nie zgubcie ich, zostawcie je sobie i nic się nie stanie. Dobra. Filtr już jest zainstalowany, idealnie pod prysznic podpięty. Popłuczemy go trochę i zobaczymy, jaki jest wydajny. Filtr się już płucze dobrych parę minut. Chciałem Wam pokazać, jak leci woda. Nic nie cieknie, jest spoko. Specjalnie dałem do wanny, żeby jakby była jakaś awaria. Zobaczcie, to jest czysta woda. Patrzę w kadrze, czy jest, bo chcę Wam coś pokazać. Tak. A teraz, jak leci odpad. I jak sobie ustawię obok siebie, to jak widać, czystej wody będzie więcej niż odpadu. I to jest bardzo dobra informacja. Ale ile? To jeszcze dam mu z 5 minut, niech się popłucze i zobaczymy, jaki on jest wydajny. Ale już tu na ślepe oko Zenona widzę, że jest dobrze. Dobra, urządzenie przepłukane. Możemy zrobić test wydajności i od razu sobie porównać, ile mamy czystej wody, a ile odpadu. No to 3, 2, 1, go! Tak, żebym Wam nie zasłaniał. Mam nadzieję, że nie zasłaniam. To jest po prawej naczynie 1,5 litrowe, a to po lewej litrowe. Mamy już 0,5 litra. Sędzia patrzy. Stop. I zobaczcie, jak zakręcę wodę, zadziała zawór niskiego ciśnienia i wszystko się wyłącza. A jeszcze zrobimy inny test, jak ja odkręcę wodę. I czy zadziała zawór czterodrożny, czyli jak zapcham odpływ, to powinno też przestać pracować. Widzicie? I odpad też nie leci nam do ścieku, bo działa zawór czterodrożny. Zaraz mi dziurę w palcu zrobię. No. Wszystko działa jak trzeba. I dobra, stosunek czystej wody. Mamy litr czystej wody, a odpadu mamy, słuchajcie, to jest ile? Ta podziałka jest niewidoczna. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Czyli 1 do 0,6. Bardzo dobry wynik. Pora na test czystości. Mam dwie szklanki. A po co ci Zenek dwie szklanki? Sędzia, bo tu damy ekran, nie? Dobra, najpierw
300 RODI. Ciekawe, jaką będzie miała przewodność. Tak, żeby wam kadru nie zasłaniać. Dobra. I co tu wyszło? Mam tu jakiś miernik. Włączmy. PPM, TDS. Dobra. Gdzie jest hold? Hold jest na środku. Wkładamy. Przewodność 6 ppm. Wyłączę holda. Jeszcze raz. 5. Hold. 5 ppm. Dobra. A ile ma mój kranowid? A mój kranowid ma, słuchajcie, 189. 193. Ok, to idziemy na podsumowanie z wyników. Pora na wyniki. Słuchajcie, wydajność mi wyszła 88 litrów na godzinę, czyli o 1/4 gdzieś lepiej niż producent podaje, co nam daje 2112 litrów na dobę. No turbo wynik. Do tego, słuchajcie, oszczędność wody. 1 litr wyprodukowanej wody na 0,6 litra odpadu. Na minus, no niestety, czystość nie wyszło. 0 ppm, a wyszło mi 5. Podsumowując, bardzo przyjemny filtr, wyglądający moim zdaniem nic mu nie brakuje, wydajny, nawet bardzo wydajny, oszczędny, no tylko ta czystość, nie? Do twardych koralowców, no już bym musiał jeszcze jeden pojemnik z żywicą albo z tym proszkiem dejonizującym dodać. Do miękkich koralowców bez problemu, no a w ogóle do słodkiego to nie ma tematu. Jak zawsze, sekcja komentarzy do waszej dyspozycji. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się ciepło, cześć!